Artur Sarsyan i Kamil Piórkowski. Dobry wieczór. Witam cię serdecznie. Witam serdecznie. Panowie, zapytam na początek, po co wam to? Wiesz co, ja myślę, że czas najwyższy odciąć pępowinę chłopaków z reality show i pokazać, że potrafimy dostarczyć dużo lepszej rozrywki na sportowym poziomie. Artur? Myślę, że u Kamila ta sportowa jednak rywalizacja tak średnio pyknie, bo jednak Kamil nie ma w ogóle styczności ze sportem, ale no, czas zdjąć mu ten fałszywy uśmiech z twarzy, tak? No właśnie, opowiedzcie trochę o tej waszej styczności albo braku styczności ze sportem. Wiesz co, Artur jest bokserem, a to jest MMA, także... Nie jestem bokserem, nie jestem już w ogóle sportowcem, po prostu trenowałem dla siebie. A u ciebie jak sytuacja? Ja bardzo chętnie zobaczę, co on potrafi. O, na razie to są puste przechwałki, a bardzo chętnie sprawdzę to w ringu. No i ring wyjaśni, tu już nikt mu nie będzie pomagał, nie będzie... Nawet nie ringa, klatka. Dokładnie, nawet klatka. Tutaj nie będzie pomocy ze strony sił wyższych i sił zewnętrznych. Tutaj po prostu wygra lepszy. Ja myślę, że to jest najlepszy moment, żeby sprawdzić, kto jest tak naprawdę lepszy. Artur, zacząłeś już przygotowania? Myślę, że zacznę od poniedziałku, ale jakoś zbytnio nie muszę się przygotowywać na Kamila, ale oczywiście też go nie będę lekceważył, tak? Myślę, że pierwszą rundę jak wytrzyma, to będzie dobrze. Czyli rozumiem, że skoro nie zacząłeś przygotowań, to będzie taki jednorazowy wyskok do MMA? Czy jednorazowy, to zobaczymy, tak? Jak mi się spodoba, to może zostanę. Lepiej dobrze się przygotuj. To w takim razie, skoro zaczniesz przygotowania, to czy wiesz już gdzie i z kim? Jak na razie nie mam pojęcia. Myślę, że u siebie w moim mieście pójdę na boks, tak? A dalej jest MMA z partnerem BJJ. Jeszcze jestem w trakcie myślenia, tak, gdzie pójść. A może w ogóle nie pójdę. Kamil, ty masz już jakiś plan? Ja trenuję w Tornado Team na Lipinach u mnie na Śląsku, także będę godnie reprezentował ten klub. Kiedy zacząłeś treningi? Treningi zacząłem tak, jak dowiedziałem się o walce, także... To kiedy się dowiedziałeś o walce? Miesiąc temu. No to jesteś trochę do tyłu, Artur. Spokojnie, wszystko będzie pod kontrolą. Ja tak przeczytałam opisy, wasze opisy na stronie reality show, z którym wystąpiliście. Artur, uroczy brunet z zawiadiackim uśmiechem, obieży świat, mieszkał w Stanach Zjednoczonych. Kamil, wyważony, opanowany, kochający podróże, optymista, uśmiech nigdy nie znika z jego twarzy. Nie szkoda wam tych uśmiechów? Bo krew może się polać. Po prostu wygra lepszy. I ja myślę, że to jest bardzo dobra okazja, żeby sprawdzić, kto jest tak naprawdę lepszy. Tak, też tak uważam. Po prostu skończy się gadanie, będziemy zamknięci w oktagonie obydwoje i będziemy mogli pokazać, co potrafimy. Oglądacie w ogóle MMA? Oglądamy. Tak, ja oglądam MMA, boks, bardzo się tym interesuję. No, tak jak rozmawiałam z, w cudzysłowie, prawdziwymi fighterami, którzy się postawili, którzy byli tutaj w studio przed wami, no to różne opinie są na temat tak zwanych freak fightów. Jakie są wasze? To jest potrzebne, niepotrzebne? Wiesz co, ja myślę, że każdy może robić to, co lubi i powinien się realizować tak, jak chce. I myślę, że jesteśmy najlepszym przykładem na to, że nie ma rzeczy niemożliwych. Ja całe życie prowadziłem firmę, byłem biznesmenem. Nadszedł ten moment, chcę go jak najlepiej wykorzystać. Chcę się spełniać, chcę się realizować i robić to, co lubię. Artur, ciebie nie uraził w ogóle taki termin freak fight? Słucham? Nie, absolutnie nie uraził, bo nie można tego nazwać walką sportową, bo obydwoje nie jesteśmy sportowcami, tak? Robimy po prostu to dla show, żeby publiczność miała takie odchamienie się. Czasami to też jest potrzebne, tak? Niektórzy lubią oglądać, są zwolennikami freak fightów. Jak jedną walkę się rzuci na całe MMA, to okej. Ale też, żeby nie przesadzać z tymi freak fightami za dużo. No a ja postaram się dostarczyć widowni jak najlepszego widowiska i dam z siebie wszystko. Mimo, że nie jestem zawodnikiem, będę walczył jak zawodnik. Śledzicie FN33 od kilkudziesięciu minut, od kilku godzin. Jak się podoba? Ja osobiście jestem bardzo zachwycony. Tutaj widać, że zostawiają kawał serducha w tym oktagonie, co nie można im tego absolutnie odebrać. I jak na razie jestem bardzo mile zaskoczony. Dokładnie tak. I szacun dla wszystkich, którzy tutaj walczą, bo widać, że zostawiają właśnie, tak jak Artur powiedział, kawał serca. Szczególnie walka kobiet była bardzo emocjonująca. O, kobiety dały tutaj naprawdę świetny popis. Obydwie miały tutaj lwie serce. Mówicie, że oglądacie MMA. Jest jakiś zawodnik, któremu kibicujecie? Zależy, jaki zawodnik. O kogo chodzi? Czy chodzi o fan, czy chodzi po prostu... W ogóle. Ja jestem sercem za Jankiem. Ja oglądałem Janka, budziłem się o 5, żeby obejrzeć Janka. Zrobił to, pokazał wszystkim. Osobiście tak idola MMA nie mam. Może Israel Adesanya też. Może nie idol z MMA, ale idol z boksu. Floyd Mayweather, który
jak najbardziej walki przekuł w biznes. A ty biznes spróbujesz przekuć w walki. Z tym, że Floyd Mayweather umiał się bić, a ty tego nie potrafisz. Zobaczymy, Artur, zobaczymy. Nie bądź taki hejt do przodu.